Rafał Kasprzak, informacje sportowe. Równo tydzień pozostał do rozpoczęcia piłkarskich Mistrzostw Europy w Niemczech. Wszystko jest tam już dopięte na ostatni guzik. Czy gotowa na występy na Euro jest z kolei reprezentacja Polski? Dziś wieczorem przekonamy się o formie biało-czerwonych, a sprawdzą ją w towarzyskim meczu reprezentanci Ukrainy. Na te Euro awansowaliśmy sprawiedliwie po ciężkim boju i ciężkim meczu w Walii i nikt nam tego nie dał za darmo, dlatego przed meczem jeszcze nikt nie wygrał, wielu przegrało i my też na to Euro jedziemy powalczyć, a na pewno się nie położyć. Ukraina także szlifuje formę na Mistrzostwa Europy. Piłkarze Serhia Rebrowa trafili do potencjalnie łatwiejszej grupy i zagrają z Rumunią, Słowacją i Belgią. Nie potrzebujemy dodatkowej motywacji, aby grać dla naszego narodu. Jestem pewien, że podczas Euro wspierać nas będzie cały kraj. Ukraina poważnie podchodzi do turnieju, jak i samych spotkań towarzyskich. Michał Probierz jednak nie patrzy na przeciwnika i skupia się tylko na swoim zespole. Dzisiejszy mecz będzie dla niego o tyle ważny, że to właśnie po nim będzie musiał podjąć ostateczną decyzję i podać oficjalny 26-osobowy skład kadry na Euro. Mamy na pewno jakiś tam zawodników, nad którymi rozważamy, ale nie mamy jeszcze żadnego zawodnika skreślonego, bo wszyscy zawodnicy naprawdę bardzo solidnie pracują nad tym, żeby na te Euro pojechać. Michał Probierz ostateczny skład poda jutro w samo południe. Wiemy z kolei, kogo na pewno nie zobaczymy w dzisiejszym spotkaniu z Ukrainą. Na trybunach zasiądzie aż 8 piłkarzy. Jan Bednarek, Krzysztof Piątek, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Karol Świderski, Damian Szymański i Bartosz Slisz. Można założyć, że wymienieni zawodnicy są już pewni wyjazdu na mistrzostwa, a dziś na boisku wystąpią ci, co do których selekcjoner ma jeszcze wątpliwości. Sparring z naszym wschodnim sąsiadem będzie jednym z dwóch przed Euro. Za 3 dni Polacy zagrają jeszcze z reprezentacją Turcji. Następnego dnia wylecą do Niemiec. W formie niebudzącej żadnych wątpliwości są natomiast polscy siatkarze. Zawodnicy trenera Nikoli Grbicza mierzyli się dziś z gospodarzami drugiej części rundy zasadniczej Ligi Narodów, Japończykami. To był pokaz mocy naszych mistrzów Europy. Biało-czerwoni zdeklasowali siatkarzy z kraju kwitnącej wiśni, górując nad nimi praktycznie w każdym elemencie gry. Polacy mieli mecz pod pełną kontrolą i zasłużenie wygrali w 3 setach, kolejno w partiach do 17, 15 i 20. To 6. triumf obrońców tytułu w obecnym sezonie rozgrywek. Jutro z kolei Polacy zmierzą się w szlagierowym starciu z reprezentacją Brazylii. Pogrom i deklasacja również w pierwszym meczu finałów NBA. Grający u siebie Boston Celtics pokonali Dallas Mavericks 107-89. Swój zespół do zwycięstwa poprowadził duet Jaylen Brown i Kristaps Porzingis, zdobywając łącznie aż 42 punkty. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a kolejne spotkanie za 3 dni.